trochę niewidomych, troszeczkę, wiesz, bo oni będą tak, wiesz. Nigdy nie robili żadnych, ani mną, a moim rodzeństwem żadnych, nie pokazywali tego, że jestem niepełnosprawna. Także chciałam tylko powiedzieć wszystkim, że to jest, że to nie jest żadna przeszkoda przeciwko niczemu. Jak się chce, to można wszystko, także... Tak. Pani Doroto, czy ja mogę zadać Pani pytanie jedno? Pani Doroto, korzystając z okazji, przede wszystkim bardzo dziękuję za świadectwo, bo pani głos i to, co Pani powiedziała, że to nie jest przeszkodą, że rodzice po prostu Panią wychowywali, nie wychowywali niewidomej Dorotki, tylko wychowywali swoje dziecko, prawda? I to jest piękne, niesamowite. Ale mam, jeżeli mogę oczywiście, jeżeli mogłaby Pani nam troszeczkę opowiedzieć o tym, jak Pani doświadcza na przykład właśnie tego bycia też mamą, prawda, czy bycia żoną, jak gdyby Pani mogła nam troszeczkę opowiedzieć o tym, jakie są Pani na przykład codzienne wyzwania z tym związane, być może jakieś trudy, jak sobie Pani z tym radzi, bo jestem przekonany po Pani głosie, że dzielnie i odważnie i pięknie Pani sobie z tym radzi. To myślę, że dla nas tutaj, ja nie pamiętam tego czasu, kiedy byłem osobą niewidomą, tylko mam pewne jakieś takie odruchy, tak? Natomiast zawsze tego typu głos, tak jak Pani, jest po prostu bardzo ważny. Także gdyby mogła Pani się podzielić troszeczkę, odrobinę chociaż, tym swoim doświadczeniem. No ja na przykład nie pamiętam tego momentu, kiedy widziałam, bo troszkę widziałam do 8-9 roku życia, także chcę powiedzieć, że pewnie, że są wyzwania, są rzeczy, których na przykład człowiek nie przeskoczy, prawda? Ale nie wiem, moje dzieci chyba jakoś nie odczuwają tego, że ja jestem osobą niewidomą, bo teraz sama wychowuję córkę, a mój od 2 lata temu odszedł, już go nie ma z nami. Ale było, znaczy najtrudniejsze momenty to chyba było, jak były malutkie, zupełnie malutkie dzieci. To tak było, ale muszę Panu powiedzieć, że moja mama, ona tak, mój tata też, oni jakoś tak potrafili, nie było tego, że ty tego nie zrobisz, odejdź, my ci pomożemy, my za ciebie zrobimy, tylko właśnie było, że no jak nie zrobisz tego, no chodź tutaj, zobacz, to tak, tak i tak, nie? Także to chyba takie, było takie wsparcie właśnie, że myślę, że najważniejsze jest, jak rodzice traktują na początku, jak rodzice traktują swoje niepełnosprawne dziecko i to potem się w przyszłości na życiu odbija. Jeżeli w rodzinie jest tak, że mówię, jest się traktowanym normalnie, to i potem chyba nie masz takich przeszkód. Były pierwsze spacery, pierwsze takie, no, wyjścia może gdzieś za rękę, bo nie radziłam sobie z wózkiem, nie? Także to już akurat dla mnie to była trudność. Ale na przykład moja mama mówi, to co, to dziecko będzie siedzieć cały czas w domu, to wyjdź na podwórko chociaż, jeździ od płota do płota na przykład. I jakoś sobie poradziliśmy, nie? Także ja akurat wychodzę z założenia, że jeżeli jest się z Panem Bogiem, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to potem nie ma tych przeszkód takich trudnych. Pani Doroto, bardzo, bardzo dziękujemy. Pani głos jest naprawdę i inspirujący i pokazujący tak naprawdę, jak niesamowitą relację można doświadczyć. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Z Panem Bogiem. Ja może bym moją córkę poprosiła, ona też powie. Może następnym razem, bo z tego co widzę, tutaj mamy kolejny razem. Telefon, ale bardzo jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz naprawdę Bogiem. Jesteśmy wdzięczni. Z Panem Bogiem, z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, halo? Słuchamy, kogo witamy? Dzień dobry, Kamil z Podlaskiego. Ja pytam się po prostu wszystko na żywo, bo chciałbym się dowiedzieć. Mam ściszyć radio, czy nie przeszkadza? Tylko proszę słuchać przez telefon, bo radio będzie przeszkadzało. Raz jeszcze Pana pytanie, bo głos zanikł. Słyszy mnie Pan? No, teraz pierwszą rzecz. Okej. Wie Pan co, właśnie nie wiem, jak się do Pana zwracać w ogóle, czy rozmawiać z księdzem, czy z powrotem z jakąś osobą taką... Tutaj są dwaj ojcowie. Panie Kamilu, znaczy my jesteśmy ojcami, ale świeckimi, nie jesteśmy zakonnikami. Także, bo zadał Pan pytanie z tego, co usłyszałem, czy audycja jest na żywo. Tak, audycja jest jak najbardziej na żywo. Wszystkie audycje są na żywo. Okej.
Dobrze, to tylko takie było pytanie, tak? Czy jest audycja na żywo? Zawsze są na żywo, zawsze odpowiadamy na żywo. Dziękujemy panie Kamilu. W takim razie dzisiejszy temat rodziny z niepełnosprawnością rodziców. Nasz gość dr Błażej Kmieciak, bioetyk, pedagog specjalny związany z Instytutem Ordo Iuris. Będziemy odbierać kolejne telefony. Już widzę. Ruch za szybą. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Szczęść Boże. Tomaszu, słuchamy. Proszę pana i pana doktora. Ja się przysłuchuję tej audycji, będąc sam osobą niepełnosprawną, niepełnosprawnym ojcem i mężem. I na początku chciałbym podziękować bardzo serdecznie mojej żonie Annie za to, że już od 11 lat ze mną związku zwracając do męsku. Brakuje mi w Państwa audycji nawiązania do tego, co niesie życie, czyli problemu w budowaniu relacji z osobami niepełnosprawnymi, a małżonkami, jak i również małżonkami zdrowymi, jak i również odpowiedniego przygotowania samego kościoła, choćby tutaj o księży, czy ojców, że odpowiednim ukierunkowaniu osób niepełnosprawnych, że też niepełnosprawnych i zdrowych do ewentualnego wstąpienia w związek małżeński. Powiem, dlaczego tak mówię. My z żoną w zasadzie od samego początku naszego małżeństwa należymy do domu kościoła tutaj w Toruniu. Pamiętam, jak żeśmy pojechali chyba na nasze pierwsze rekolekcje w Krościenku zresztą, w domowym kościele. No, ojciec prowadzący, patrząc na moją żonę, na mnie, ja się poruszam częściowo, w ogóle częściowo na wózku, mówi do mojej żony: Boże, to za dziwna kobieta, że znała się z taką osobą. Z drugiej strony, żeby nie podawać tylko przykładów negatywnych, pamiętam, jak wybraliśmy się, zdaje się, w zeszłym roku z żoną, jesteśmy na rozsiane tam setkę kilometrów, więc trzeba dojechać, zrobić wywiad, sfotografować i tak dalej. Nie mogę liczyć cały czas na świetną pogodę, no bo trafię jak trafię i myślę, że to wiele jeszcze możliwości, chociażby z tej projektu, ale chociażby sposób fotografowania monumentów, to jest też ciekawe. Dla mnie to jest zupełnie nowe. Tak, żeby to zdjęcie też w jakiś sposób fajnie oddawało miejsce. No, jeżeli widzę pomnik pod lasem, to jest zupełnie w koło jest kompetencji. Jakby nie skupiam się też na samym pomniku, ale też to, co jest wokół. Czyli widzę jakiś fajny, fajny element światła padający gdzieś na jakiś krzak. I to naprawdę trzeba by czuć też to, co się dzieje wokół. I jakby nie chcę tej formuły powiedzieć, że nie chcę sam tak zrobić. Ale chciałam zapytać, jak to jest, jak spotykają się? Dlatego, że jak gdyby w moim domu zakładano, no, gdzie osoba z takimi defektami i tak dalej może wstąpić w związek małżeński. No pamiętam, tutaj pan doktor mówił o... Żebyśmy wiedzieli, w którą stronę iść, teraz tak zdaje się, i autku. Moja żona w wieku 3 lat, kiedy to mój syn 3 lata, pierwszy raz zdecydował, wyszła się na samodzielnie, to znaczy nie jest na Antosia pociągiem. Jak ta droga wygląda, bo to jest, znaczy ja przede wszystkim pozdrawiam pana żonę, bo to jest niesamowite.
droga wyglądała trudno, to znaczy ja przez kilka lat po prostu wystawiałem mury. Mówiąc, że dlatego nie, dlatego nie, dlaczego nie. A moja żona polską jak gdyby siłą i energią przekonywała mnie, że to w zasadzie nie są problemy. Ja pamiętam, że w momencie, kiedy znana weszła pierwszy raz w ciąży, ja w ogóle bardzo bałem się zostać ojcem, bo miałem tę świadomość, że mogę coś tutaj dopowiedzieć swojego. W mojej głowie tak było oczywiście, że ja nie bardzo będę w tej żenie, bo odnoszę rodzicielskich pomóc, prawda? Podczas kiedy przy odpowiednim ustawieniu i uporze mojej żony, to mu okazało się, że jedynej rzeczy, której ja w swoim własnym dziecku nie mogę zrobić, to nie mogę go przenosić. To czyli z tym mogłem go przeminąć. Oczywiście zdecydowanie w odpowiedniej procedurze, tak, którą żeśmy sobie ustalili, lekarni, sporem, tak dalej, ale do czego zmierzam, żeby nie zabierać czasu trenowego. To wszystko jest w głowie człowieka, zarówno tego niepełnosprawnego, jak i tego zdrowego. I chodzi tutaj o to, żeby właśnie w kościele było odpowiednie wsparcie, które pomaga w jakiejś blokadzie. To znaczy, ja powiem szczerze, ja nawet momentami w dość okrutny sposób próbowałem moją małżonkę od siebie obecnąć, od siebie odsunąć, tak, mając wtłoczone przez ileś tam lat. Ja pochodzę z mojej wsi, przez przykłady domowe, rodzinne, że w zasadzie ja całe życie będę od innych zależny i tak dalej, i tak dalej. I tutaj potrzeba było świętego natchnienia i cierpliwości, żeby to przełamać, dlatego że nie jedna myślna osoba po kilku miesiącach by sobie podarowała. Oczywiście to nie jest też tak, że my się nie sprzeczamy. To bardzo dobrze, wie pan, w medycynie się mówi o tym, że jak jest prosta linia, to kiedyś wszyscy wyjdziemy na prostą, prawda? Że, a jeżeli się kłócimy, to jest plus i minus, prawda? To już się poznajemy. Ale myślę, że najważniejsza jest ta świadomość, bo którą, że w razie czego my za sobą możemy pójść wodą. To znaczy, że gdyby coś się stało, no, bo drugi gdzieś tam doznawało jakieś krzywdy czy jakieś trudności, to to drugi nie zostawi. I myślę, że to jest najważniejsze. Acz, tak jak mówię, bardzo często osoby niepełnosprawne same sobie szkodzą, zamykając się na budowanie takich relacji. A po drugie też, że pan doktor się ze mną zgodzi jako pedagog specjalny, ja jeszcze tylko krótko powiem, że ja przez szereg lat jestem modelem porażenia życia. Byłem w tak zwanych ośrodkach rehabilitacyjnych, Helenu Bajurze, być może to ktoś powie. I to po latach, w perspektywie czasu ja zauważyłem. Ja wychodzę z tych ośrodków, gdzie ja byłem tylko w otoczeniu osób niepełnosprawnych. Ja miałem budować jakikolwiek relacje z osobami zdrowymi, w cudzysłowie normalnymi, żyjącymi standardowo w społeczeństwie. Był bardzo długo w moim życiu okres, w zasadzie aż do początku studiów, gdzie ja musiałem się uczyć budować normalnych relacji z ludźmi. Myślę, że tu jest problem, że bardzo często kładzie się znaczyć na rehabilitację fizyczną, intelektualną, żeby się osoba niepełnosprawna nauczyła czytać, pisać i tak dalej, i tak dalej. Przyznali
ja przede wszystkim tak słuchając pana, myślę, że po pierwsze, jeżeli pan pracuje z osobami niepełnosprawnymi jako osoba doświadczająca niepełnosprawności, to pan jest dla nich liderem i pan jest dla nich nauczycielem. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, bo zwrócił pan uwagę też na coś bardzo ważnego, czyli na tą umiejętność postrzegania osób niepełnosprawnych przez Kościół, bo mamy rzeczywiście sytuację troszeczkę paradoksalną. Z jednej strony myślę, że trudno wyobrazić sobie inną instytucję w Polsce, która robi tak wiele dla osób niepełnosprawnych i chorych jak Kościół, ale z drugiej strony z perspektywy takiej codziennej relacji i tak naprawdę kształtowania młodych ludzi, na przykład do małżeństwa, rzeczywiście to duszpasterstwo chociażby osób narzeczonych czy młodych osób, rzeczywiście ten przykład kapłana, o którym pan wspomniał w trakcie rekolekcji oazowych, jest pewnym symbolem, tak? Natomiast z drugiej strony Bogu dziękować, że jest ojciec Grzegorz, który okazał się takim rzecznikiem państwa praw i interesów w trakcie uroczystości. Także ja myślę, że to, do czego ja bym się tutaj chciał przede wszystkim odnieść, czego tak się słuchałem pana i się troszeczkę uśmiechałem, ale uśmiechałem się naprawdę widząc siebie samego. Dlaczego pan powiedział o tych takich troszeczkę pewnych płotach, które sam pan sobie rzucał. I to jest rzeczywiście bardzo charakterystyczne dla nas jako dla osób niepełnosprawnych, z różną niepełnosprawnością, gdy my tak naprawdę troszeczkę jakbyśmy, proszę tego nie brać do siebie, ja teraz będę mówił o sobie, ale jakbyśmy troszeczkę karali siebie, że jesteśmy niepełnosprawni i nie wierzyli w to, że ktoś nas może pokonać. A ta właśnie miłość tych niesamowitych kobiet, jak chociażby nasze żony, pokazuje, że te nasze różne frustracje, lęki, obawy, te rzeczy, w których wyrośliśmy być może w dzieciństwie, bo o tym powiedziała pięknie pani Dorota, że tak naprawdę my jesteśmy kształtowani jako dzieci w pewnej atmosferze i tak naprawdę to, czego doświadczyliśmy, później spotyka się z naszymi frustracjami, lękami i nagle pojawia się kobieta. Pojawia się kobieta, która mówi, ale ja to wszystko przeskoczę, ja to wszystko przebiję, ja to potrafię. Jest taki ksiądz w Polsce genialny, zresztą na antenie Radia Maria wielokrotnie wypowiadający się, ksiądz dr Marek Ziewiecki, i on odnosząc się do nauczania Jana Pawła II o geniuszu kobiety, mówi coś takiego, że kobiety nas wychowują. Ja wiem, że teraz wszystkie feministki będą szczęśliwe, że w Radiu Maria padły te słowa, ale ja chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Rzeczywiście małżeństwo jest też tym czasem, kiedy my się poznajemy i to jest trochę taka, nie wiem, czy pan się zgodzi ze mną, ale to jest trochę taka rehabilitacja przez miłość, bo rzeczywiście pewnie większość pana bliskich pomyślało, że pana żona pana nie kocha, bo puszcza pana pociągiem z dzieckiem, prawda? Natomiast myślę, że to przede wszystkim właśnie jest postawa pewnej dojrzałej miłości. Ja dzisiaj miałem problem, zastanawiałem się, co ja zrobię na obiad. Moja żona spojrzała głęboko w oczy i mówiła, Błażej, poradź sobie. Tak? To jest taki przykład pokazujący sytuację, gdzie ta miłość jest czymś większym i potrafi przebić te różne nasze niepełnosprawności. Ale z drugiej strony pokazuje to mojego własnego doświadczenia, gdyby, tak jak pan powiedział, nie ta twarda rehabilitacja w naszych żon, przez którą my się przynajmniej ja też nie mam wiedzy, że właśnie bardzo często pracujemy, że dokładnie bardzo, tak jak pan mówi, ja pamiętam, że ja mojej żonie udowodniałem, że ja nigdy nie będę w stanie konsekwencji upiekłem, Panie
nasz numer. Przede wszystkim pozdrawiamy panią Anię. Numer rogęgi na pana również. Z panem Bogiem bardzo dziękujemy. Słuchamy Radio Maryja. Maria zawsze. Nie było o tym mowa. Czy pani się modli do Matki Bożej, czy Pani jeździ do
szczególnie wyróżniał się od niemieckich przyjmujących mężczyzn, który nie pomylił się żadnej z pięciu prób. W efekcie po 10. punkcie gdańszczanie zaczęli uciekać gospodarzowie, kiedy dwukrotnie zatrzymali na siatce Mariusza Lesłego. Prowadzili 19 do 14, wykrywając ostatnie pierwszym zadaniem.
najmilsze zakupy są zasłużone, te wszystkie autografy, zdjęcia, także cierpliwie wszystko podpisujemy, fotografujemy się, bo naprawdę było fajnie. Wygrała także żelazka reprezentacja na wyjeździe w wysiłku z Chorwacją, o czym trener Tomasz Krzyszewski No w ogóle o chorych mówimy, o tych, którzy są w domach żałoby, że lepiej jest pójść do domu żałoby. Więcej się nauczysz w domu żałoby, jak mówi Biblia. Mówi Biblia. Nasze relacje w tym momencie też do Pana Boga, do Pana Jezusa, ona ma unikalne znaczenie. Ja wiele razy rozmawiałem z moją mamą, która opiekowała się też samotnie mną, moimi dwiema siostrami, w tym jedną niepełnosprawną intelektualnie. I myślę, że gdyby nie Pan Bóg, też nawet w jednym z jakichś tam rozmów wywiadów powiedziałem, że my tak trochę rzucaliśmy się w ramiona Boga i to nie jest żadna metafora, my naprawdę tak robiliśmy i to myślę, że to też jest tak, że nie tyle my nawet nosimy te krzyże, tylko to jest też tak, że Pan Bóg nam pomaga nosić te nasze krzyże i to jest niesamowite w nim, że On cały czas nam towarzyszy w tym. To ta perspektywa do Pana Boga jako, popatrzmy też do najlepszego lekarza, przecież On jest najlepszym lekarzem, bo w każdej tej sytuacji, którą tu widzimy, widzimy jednocześnie, że ta relacja jest unikalna. Natomiast chcę też zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, bo my, popatrzmy, drodzy Państwo, skupiamy się tutaj na tym, w tej audycji, na niepełnosprawności w małżeństwie, niepełnosprawności jednego z rodziców, prawda? I to, o czym powiedział i Pan Tomasz, i Pani Zdzisława też. Niezwykle istotne jest to, to też jest, też troszeczkę odwrócę tą historię do sytuacji, w której rodzice mają niepełnosprawne dziecko. Niepełnosprawność, jak zaznaczyliśmy na początku, nie jest przeszkodą do tego, żeby żyć szczęśliwie w małżeństwie. Drodzy Państwo, popatrzmy na postać Mika Wójcica. Nie ma rąk i nie ma nóg. Zachęcam Państwa, byście zobaczyli krótkie filmy z udziałem jego pięknej żony, czwórki dzieci, on ma czwórkę dzieci. Nie wiem, czy wyobrażacie sobie Państwo, że ten facet pływa bez rąk i nóg jak delfin. To jest niesamowite. I jego żona czeka, jest taka scena, gdy jego żona czeka cała ukochana, rozweselona na niego, szczęśliwa, przy basenie on sobie po prostu pływa i mówi, jeszcze chwilkę kochanie, popływa, prawda? On wprost mówi o tym, że doświadcza relacji miłości dzięki Panu Bogu właśnie, ale kluczowe jest to, o czym była tutaj mowa. Dla nas też, jako dla rodziców, kształtowanie tych osób niepełnosprawnych, które mamy w rodzinach. Ja sam muszę Państwu powiedzieć, że miałem taki etap w życiu, może bez jakiegoś wielkiego uzewnętrzniania, gdzie musiałem pobyć sam ze sobą. Ja musiałem sam, to jest tak niesamowicie, widzę jakby wręcz to oczyma wyobraźni, jak Pan Tomasz jako osoba niepełnosprawna jedzie ze swoim malutkim dzieckiem i wiem o tym, że jego żona Ania go kocha, bo ona właśnie go kocha, bo ona go zna i więcej. To pani Ania patrzy na swojego męża, pewnie Tomasza, i myśli, kurczę, on da radę, on potrafi to zrobić, wiem, bo w niego wierzę. I to jest niesamowite. Ta wiara nie tylko w Pana Boga, ale też wiara w to, że ta osoba, która jest niepełnosprawna, ona potrafi, ona umie, ona da radę, a jeżeli nie sama, to potrzebuje być może naszej pomocy. To jest niezwykle ważne, bo może być sytuacja taka jak właśnie z Nikiem, gdzie on nie ma rąk i nóg, on wchodzi w relację małżeńską, jako po prostu facet, który ma żonę, który kocha żonę, który ma czwórkę dzieci. Brak rąk i nóg mu nie przeszkadza. Wczoraj przypadała rocznica śmierci syna trenera.
chcąc uczcić jego pamięć, Gmitruk zapalił świeczkę na tarasie. Od niej zajął się stolik, a szkoleniowiec zginął, gasząc pożar. Andrzej Gmitruk miał 67 lat. Bez niego polski boks już nie będzie taki sam. Kronika